Nazywam się Sylwia Olszewska, jestem doktorem psychologii, ale również i wykładowcą przy Szkole Bankowej na studiach podyplomowych Psychologia w zarządzaniu. Celem studiów jest przekazanie merytorycznej wiedzy i nabycie kompetencji w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi. Studia ukierunkowane są czy dla osób, które pełnią funkcje kierownicze, ale także dla tych osób, które w niedalekiej przyszłości pragną pełnić funkcję zarządczą w swojej organizacji. W czasie studiów uczestnik zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności w zakresie budowania efektywnych zespołów, delegowania zadań, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zmianami w organizacji, zapobiegania zachowaniom destrukcyjnym w środowisku pracy, zarządzania międzypokoleniowego, co w obecnych czasach, spotyka wielu pokoleń na rynku pracy, jest bardzo istotne. Wybierając studia, uczestnik zdobywa praktyczne umiejętności, nabywa bardzo merytoryczną wiedzę, która oparta jest na bazie psychologii w zarządzaniu. Studia realizowane są w formie warsztatowej, w której uczestnicy są w ciągłej czy też stałej interakcji między sobą, podnoszą swoje kompetencje interpersonalne, społeczne, uczą się komunikować z sobą nawzajem, ze swoimi zespołami, współpracownikami. To, co jest istotne, podczas studiów realizowane są różne gry, czy też analizowane różne przypadki z aspektu zarządzania zasobami ludzkimi. Nad studiami czuwa merytoryczna kadra, dydaktyczna, wykształcona, ale też i pod to wykształcenie podparte jest wieloletnim doświadczeniem. No cóż powiedzieć więcej? Zapraszam Państwa serdecznie na studia podyplomowe Psychologia w zarządzaniu. Do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce.